Słuchajcie, witajcie w kolejnym elektronicznym materiale. Dzisiaj drugi film z naprawy, ale dzisiaj trochę w innym klimacie, bo mamy mikser ręczny, wrócił na warsztat, tak? Mikser typu 181.5. Długo służył po konserwacji, to był chyba jeden z pierwszych filmików moich na kanale. No ale doczekał się, jak widzicie, wymiany tych dwóch magicznych części zębatek. A co się generalnie stało, to zaraz wam pokażę. Generalnie jedna z zębatek już jest tak doprowadzona do takiego stanu, że jak widzicie, wchodzi mieszadło, ale się nie zatrzaskuje. Ponadto nie kręci. O, widzicie, co się dzieje. Więc nie będziemy już miksera dręczyć, bo się uszkodzi. Więc generalnie do poprawki i to zaraz będziemy robić. Mam dwie zębatki, kupiłem nówki sztuki. I pokażę wam, że ta wymiana jest tak prosta, że każdy, kto dysponuje śrubokrętem, będzie potrafił to zrobić. Początek wyłączamy z sieci oczywiście, rzecz jasna. I odkręcamy tu dwie śruby. I trzeba podważyć zatrzaski tu. To już pamiętacie z poprzedniego filmiku. Słuchajcie, dwie śruby odkręcone, zatrzaski podważone. Pokrywę zdejmujemy i widzimy, że tu odpadło. Po prostu wyrobiło, tak? Wyrobiły się te podkładki tutaj. Jak widzicie, trochę ścięte są. O, tu jest prosto, natomiast tu już pościnane. No, a drugie kółko się jeszcze trzyma, no ale zapewne byłoby podobnie. Więc generalnie, jakby to powiedzieć, zdejmujemy silnik, wyjmujemy silnik i zabieramy się za robotę. O. O, właśnie tak wygląda. Zaraz sobie go obrócimy i zaczniemy wymianę. Żeby wymienić koła zębate w tym mikserze i w podobnych, trzeba zdjąć te metalowe zawleczki. No ta jedna odpadła, tak, bo się wyrobiła. Czy bo się wyrobiło trzymanie tej zawleczki. Natomiast tu trzeba delikatnie to podważyć. I powinno nam to zejść. O, właśnie. Tak, to są dwa komplety. Zobaczcie, tu jest taka podkładka i zawleczka. I teraz możemy sobie obrócić, jak już mamy ściągnięte silnik, tą całą jednostkę i wyjąć koła. O. Jeszcze tu, jak widzicie, jest taka podkładka metalowa, którą też należy ściągnąć. Słuchajcie, teraz tak, tu przeczyścimy trochę, bo i tak będziemy nowy smar nakładać. Wymyłem i odtłuściłem podkładki i zawleczki. I zaraz to wszystko będziemy smarować na nowo. O. I teraz tak, jak mamy dwa koła zębate, to tak, najpierw idzie trochę smaru, nakładamy to, zaraz wam pokażę. I potem złożymy to, tak jak było w tym starym poprzednim kole napędowym. Teraz tak, kółko nasmarowane, jak widzicie, musimy również tą oś tutaj nasmarować, tak? Założyłem podkładkę, tu też trochę smaru na boki i do środka wtłoczone. No i teraz możemy włożyć swobodnie kółko napędowe. Zobaczymy, czy mi się uda to jedną ręką zrobić. O, udało się. Widzicie, musi wejść w ten ślimak tutaj, żeby się kręciło. No i teraz tak samo zrobimy z drugim kółkiem. I drugie koło nasmarowane, tak, włożona podkładka, możemy włożyć i zatrzasnąć. Czy one tu wchodzą na wcisk, tak zwany. Trzeba wyczuć moment, gdzie to kółko wchodzi. O, właśnie i teraz najtrudniejsza rzecz, bo musimy obrócić i tak, założyć najpierw to, czym jeszcze trochę smaru nałożyć i potem założyć tą czarną zawleczkę w tą stronę. Tu będą potrzebne dwie ręce, więc na chwilę będę musiał odłożyć telefon.
Dobra, słuchajcie, złożone, tu jeszcze kabelek od kondensatora trzeba było dolutować na miejsce, bo się urwał. I teraz tak, musimy nasmarować zębatki. Włączamy na bieg pierwszy i generalnie będziemy dawać tutaj smar na te ślimacznice. Jedzie. Widzicie, smarowanie idzie. Tu jeszcze na ślimaka. No i można jakby to powiedzieć. O, teraz przy okazji możecie zobaczyć, jak działa tutaj to wszystko. Komutator wiruje ze szczotkami. Tak to właśnie wygląda. Możemy wyłączyć i składać. Słuchajcie, możemy pokrywę śmiało zamykać. Pamiętacie mikser typu 65A? Że tu nie było do szczotki podłączone, tu kabel jest do szczotki podłączony. O, zobaczcie, popatrzcie, tak. Tu już umieszczone przewody, tu wczepiony. No to możemy śmiało obudowę zakrywać. Możemy i przykręcać na śruby. No i efekt końcowy, zobaczcie, włożyłem, już nic nie wypada. No, najlepiej sprawdzić na jakimś białku albo na jakimś cieście, ale na razie sprawdzimy sobie tak. No to jedziemy. Zobaczcie. Krusza. Zobaczcie. Nie wypada. Pracują w miarę równo. Turbo. No. To by było na tyle, słuchajcie. Naprawa udana. Jak widzicie, nie trzeba wyrzucać. Tak, jak padną zębatki, można kupić. Komplet kosztował mnie 10 zł, więc z wysyłką 18, więc tanie zębatki, tak, niedrogi, a mikser jeszcze trochę posłuży, bo stary, ale dobry. No, więc dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, mile widziana. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski i zapraszam na kolejne elektroniczne materiały.